Powiem ci, Justyna, że nasz ostatni wywiad wywołał sporo zamieszania. Nie wiem, czy widziałaś, co się działo w internecie, jaka była burza. Wow, skandal. Tak, widziałam. Ale tak zupełnie serio, na przykład żałowałaś tych słów, które wypowiedziałaś przed kamerą? Nie, kompletnie nie. Bo tam tak naprawdę sporo ludzi, były też osoby, które oczywiście były za i uważały, że to, co powiedziałaś, było naprawdę szczere i top, ale były też osoby, które bardzo to hejtowały. Wydaje mi się, że nie do końca zrozumiały ten przekaz. Skupiły się na słowach musi mieć kilka firm i przede wszystkim na tym się najbardziej skupili. Okej, rozumiem, ale nie do końca mi o to chodziło. Chodziło mi, że, a i jeszcze to było takie najśmieszniejsze, zadałaś mi pytanie, jaki jest mój typ mężczyzny, a oni, jakiego mężczyzny ja szukam. To nie było pytanie, jakiego ja szukam, bo ja nikogo nigdy nie szukałam. I właśnie nie rozumiem tego, czemu ludzie się tak bardzo skupili na tej wypowiedzi, że musi mieć tylko kilka firm, skoro chodziło mi, że szukam osoby. Mój typ faceta jest taki, że po prostu musi być osobą z ambicjami, motywującą do działania. Ja sama też jestem taką osobą, która cały czas się rozwija i chciałabym mieć partnera, który po prostu też będzie się razem ze mną rozwijał, bo myślę, że jeżeli obydwoje będziemy się ciągnąć do góry, to może wyjść z tego coś fajnego. Dlaczego mam być ze sobą, która będzie mnie ciągnęła w dół i wiecznie miałabym się zamartwiać? To nie jest fajne.